Zaja Przystań Kultury to stosunkowo nowe miejsce na kulturalnej mapie Kołobrzegu, której główną misją od samego początku jest stworzenie przestrzeni dla każdego, zarówno dla najmłodszych i starszych. Jesteśmy otwarci na całe miasto, na ludzi, którzy lubią kreować i tworzyć nowe rzeczy, mówi Kamil Czarnecki. Każdy się tutaj dzieli tym, co ma. Każdy ma jakieś swoje wyjątkowe potencjały, właściwości i dlatego my jesteśmy otwarci. Ludzie do nas po prostu przychodzą, spotykamy się, tak jak teraz, rozmawiamy i nie wiem, ostatnio taka pani przyszła, bo jest terapeutką takich relaksacji. Czasem ludzie żyją w stresie i powiedziała, że robiła tę terapię po prostu po całej Polsce i przyjechała do Kołobrzegu i chciała tutaj też stworzyć jakąś grupę i zrobiła takie otwarte zajęcia, nieodpłatne zajęcia dla osób chętnych. To przyszło na nią z 16 osób, więc tego jest bardzo dużo. Łącznie nawet mamy, proszę Państwa, gabinet terapii manualnej, więc mamy też fizjoterapeutów, mamy też osoby, które prowadzą różnego rodzaju techniki też z medycyny alternatywnej, te jakieś tappingi, tak, no przeróżne terapia czaszkowo-krzyżowa. Ja też wielu rzeczy nie znam, ale po prostu osoby, które się interesują daną rzeczą, mają miejsce tutaj, tak? I to jest niesamowite, że każdy przyciąga swoją grupę odbiorców. Przystań kultury stworzono od podstaw. Ta przygoda przy ulicy Szyprów 1 w Porcie Rybackim zaczęła się 3 lata temu. Tak naprawdę ten pomysł zrodził się dopiero wtedy, kiedy znaleźliśmy to miejsce, tak? Bo pracowaliśmy wcześniej i z zespołem tanecznym, dzierżawiąc po prostu miejsce sale gimnastycznej. Tam prowadziliśmy zajęcia stałe taneczne. Ale mieliśmy głowy pełne pomysłów i chcieliśmy robić coraz więcej i wiedzieliśmy, że jedyną drogą i otwartymi drzwiami dla realizacji tych naszych pomysłów będzie to, że znajdziemy swoje miejsce tutaj w Kołobrzegu i znajdziemy lokal, który byśmy mogli zaadaptować i tworzyć w nim tak ciekawe rzeczy. To wszystko się działo podczas, jak pandemia się zaczęła, więc wtedy zakasaliśmy rękawy i powiedzieliśmy sobie, że nie zatrzymujemy się. To nie jest ten moment, żeby się zatrzymać. Po prostu zaczęliśmy malować, zaczęliśmy remontować to miejsce i stworzyliśmy, napisaliśmy mnóstwo projektów unijnych i nie tylko. Dostaliśmy niesamowite też wsparcie z organizacji wsparcia ekonomii społecznej z Koszalina, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Zaja Przystań Kultury ma do zaproponowania bogaty wachlarz zajęć. Jest taniec, joga, rysunek czy malarstwo. Przystań to także miejsce, gdzie twórcy mogą zaprezentować swoje prace. Organizowane są tu wystawy, spektakle czy spotkania autorskie. Mogą tu także uzyskać wsparcie inne podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. To się wydarzyło w bardzo naturalny sposób, taki bardzo płynny, naturalny sposób dla nas. Najpierw pojawiła się w ogóle ta przestrzeń, którą dzierżawimy od Zarządu Portu Morskiego i też dzięki przychylności pana prezesa i Zarządu Portu jakby jesteśmy tutaj i rozwijamy, rewitalizujemy to miejsce tak naprawdę. Tak jak Kamil powiedział, ta dzielnica Kołobrzegu, ona była troszkę zostawiona gdzieś na boku, a my tu wprowadziliśmy życie i kolor i duszę. I w momencie, kiedy pojawiła się ta przestrzeń i możliwość organizowania tutaj zajęć, nagle pojawia się też możliwość pozyskiwania nowych funduszy i rozwijania tego miejsca w dalszym ciągu. Więc jakby pewne rzeczy dzieją się troszkę spontanicznie, troszkę niezaplanowane, ale w momencie, kiedy otwieramy jedne drzwi, pojawiają się kolejne i kolejne. Więc jakby wiara w to, że warto robić takie rzeczy, że warto pracować i stosować tą ofertę lokalnie dla naszych jakby mieszkańców, bo odbiorcami naszymi są jakby mieszkańcy Kołobrzegu tak naprawdę, korzystając z zasobów, które też są tutaj na miejscu, więc jakby spełniam też te wszystkie zagadnienia ekonomii społecznej, lokalnie dla lokalsów, lokalnie dla ludzi, którzy tutaj żyją i to jest przepis na sukces. Nawet w takiej branży można powiedzieć trudne jak kultura czy rozwój. Przystań cały czas ma kolejne plany do zrealizowania. Moim osobistym marzeniem, i taki może zdradzę taki rąbek tajemnicy, bardzo chciałbym, żeby powstał tutaj też Centrum Organizacji Pozarządowych w Kołobrzegu. Czyli taki profesjonalny ośrodek. Myślę, że jest potrzeba bardzo duża już w mieście, żeby takie miejsce powstało, gdzie te wszystkie osoby, które działają non-profit czy działają w różnego typu organizacjach pozarządowych, miały swoje miejsce, które byłoby takim centralnym punktem
informacyjno-organizacyjnym, gdzie te osoby mogłyby się spotkać, dlatego że jakby bardzo wiele z tych organizacji, osób, które współpracują, nawet nie wie o sobie. A z połączenia, z sieciowania tak zwanego tworzenia networkingu między tymi organizacjami może naprawdę urodzić się dużo, dużo więcej rzeczy, bo z takich spontanicznych spotkań, rozmów, takich nawet kuluarowych, pojawiają się nowe pomysły, idee, które pączkują. A jak mamy podłoże, żeby one pączkowały, to robią się potem naprawdę cudowne rzeczy. Mm-hmm. Więc to tak moje marzenie teraz, na którym pracujemy, to jest już plan. Już 13 maja w przystani odbędzie się wernisaż wystawy Alicji Bałabuch. Wszystkie wydarzenia oraz działalność przystani śledzić można na Facebooku Zaja Przystań Kultury, a całą rozmowę z twórcami tego wyjątkowego miejsca nadamy w poniedziałek, 8 maja.